dzisiejszym wydaniu powiemy o rodzinie repatriantów z Kazachstanu, która zamieszkała w Oświęcimiu. Zobaczymy kaplicę świętego Jacka po renowacji ścian. Zwrócimy uwagę na problem zatkanych kominów. Odwiedzimy z kamerą sześciolatki trenujące hokej. Zapowiemy akcję zbiórki odzieży dla potrzebujących. Poinformujemy o nowym samochodzie, który dostała oświęcimska policja. A także zaprosimy na święto 11 listopada. Rodzina repatriantów ze wschodu zamieszkała w Oświęcimiu. Pomocy udzieliły jej władze miasta w ramach programu repatriacyjnego. To już czwarta rodzina z Kazachstanu, którą przyjął Oświęcim. Maksym Sławecki, jego żona Antonina i trzyletnia córka Krystyna przylecieli z kazachskiej Tainszy do Polski w miniony piątek. Weekend spędzili u swoich bliskich w Raciborzu. W urzędzie miasta przywitał ich prezydent Janusz Chwierut. Miasto zapewniło młodej rodzinie mieszkanie, które wcześniej wyremontowało. W bloku przy ulicy Olszewskiego mają pokój z kuchnią. Miasto deklaruje również pomoc w poszukiwaniu pracy. W tych pierwszych dniach adaptacji w Oświęcimiu pomagają im kuzynka Anastazja i pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich. Maksima brata, bo już wspominałam o tym, że studiuje tu w Polsce i żeby rodzinę razem trzymać tutaj, jeszcze rodziców później ściągnąć, to ze względu na to Maksim zdecydował, że przyjedzie tu. I w ogóle cała nasza rodzina Sławieckich, tak, Maksim jest z domu Sławiecki, to wszyscy tu już w Polsce. Tylko dlatego, ze względu na całą rodzinę, żeby wszystkim być razem. No bardziej dlatego chyba i to podjął Maksim, bo Oświęcim nas ich zaprosił i oni zdecydowali, że przyjadą. Podróż była akurat samolotem, może aż tak długa nie była, ale na pewno była ciężka. No i tak właśnie dlatego. I jak te pierwsze dni aklimatyzacji? Jak to Państwo oceniacie? Wie Pani, z rodziną. Z rodziną to tak zawsze, gdyby sami zostali, na pewno czuliby się inaczej. A tak, z rodziną, nas jest bardzo dużo, 9 osób u mnie jest w rodzinie tu na Śląsku, więc oni do nas dołączyli i było bardzo dobrze. Było miło, rodzinnie przede wszystkim, kolacja akurat, rodzinę mojego i tak jakoś minęło nam te 2 dni, sobota, niedziela. Repatriacja stwarza szansę zamieszkania w Polsce potomkom zesłańców. Adresowana jest przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia, żyjących nadal w miejscach zesłań i deportacji w azjatyckiej części dawnego ZSRR. Warunkiem uzyskania wizy repatriacyjnej są gwarancje bezpieczeństwa socjalnego repatriantów. Od 2001 roku repatriowało się do Polski 5 tysięcy osób, a blisko 2,5 tysiąca osób nadal oczekuje na przyjazd do kraju. Średnio do Polski przyjeżdża 200 repatriantów rocznie. Program pozwala na pokrycie kosztów związanych m.in. z utrzymaniem, nauką języka polskiego, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Tainsza, z której przyjechała do Oświęcimia rodzina Sławeckich, to miasto w północnym Kazachstanie. Liczy ponad 13 tysięcy mieszkańców. Polacy, najczęściej z Podola, stanowią w mieście 8% populacji. Zakład Salezjański imienia księdza Bosko w Oświęcimiu od zeszłego roku prowadzi prace konserwatorsko-remontowe po dominikańskiej kaplicy świętego Jacka. To jeden z najstarszych oświęcimskich zabytków. Trzy ściany XIV-wiecznej kaplicy zabezpieczono przed zniszczeniem, konserwując je i wiernie odtwarzając najbardziej zniszczone fragmenty budowli. Naprawiono też dach. Trzeba było na pewno wiele starań uczynić, zwłaszcza ośrodki. I tutaj chcę wyrazić wdzięczność za środki, które udzielił pan prezydent, Urząd Miasta, ale równocześnie były środki przeznaczone z Zakładu Salezjańskiego, z Ministerstwa Kultury, jak i z Urzędu Marszałkowskiego. W tym roku udało się odrestaurować 2 strony. Tą stronę frontalną, którą widzimy, oraz stronę od kościoła. Mamy w tej chwili 3 strony kaplicy świętego Jacka ukończone. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wykończyć również stronę od ulicy Jagieły. Kaplica wymaga jednak dalszych prac, Salezjanie myślą o rozpoczęciu konserwacji wnętrza i zabezpieczeniu polichromii, którą udało się odkryć podczas badań konserwatorskich. Konieczne są także prace archeologiczne wokół kaplicy, gdzie przypuszczalnie znajdował się cmentarz. Po wstępnych rozmowach z konserwatorami zabytków chcemy przede wszystkim odnowić sklepienie profesora Drzewolskiego oraz przywrócić ten wystrój z roku 68 na ścianach. To będą konkretne następne przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że rozpoczniemy to w przyszłym roku. Zabytkowa kaplica po całkowitej renowacji będzie udostępniona mieszkańcom i turystom. Miasto Oświęcim wspiera renowację zabytków. Przeznaczamy dotacje właśnie na takie działania, które służą renowacji zabytków, które są wpisane do rejestru konserwatora, i między innymi właśnie kaplica świętego Jacka jest takim zabytkiem,
można powiedzieć, jest to jeden z najstarszych, oprócz wieży zamkowej w Oświęcimiu, jest to jeden z najstarszych zabytków naszego miasta, więc o niego musimy szczególnie dbać. Cieszy nas bardzo działanie tutaj księży salezjanów, którzy podjęli się tego wyzwania i prowadzą konserwację właśnie tejże kaplicy. Zostały ukończone dwie ściany, wiem, że są przygotowane projekty dotyczące też wnętrz tej kaplicy. Oczywiście w przyszłym roku będzie też renowacja ostatniej, czwartej ściany tej od ulicy Jagieły, więc będziemy mieli zewnętrznie już całą renowację przeprowadzoną. Oczywiście miasto Oświęcim zabezpieczy w przyszłym roku określone środki też na wsparcie, ale też należy podkreślić, że księża salezjanie oprócz środków miejskich, własnych środków, pozyskują także inne środki na właśnie renowację swoich zabytków. Zapewne przed nami wielkie też wyzwanie, jakim jest właśnie kościół i konserwacja, renowacja tego obiektu. Wydaje się, że przestrzenie Starego Miasta, tworząc właśnie takie propozycje też pod względem atrakcyjności i tej historycznej, tworzymy też taką propozycję zarówno dla mieszkańców, ale także dla turystów, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, więc będziemy takie działania prowadzili w przyszłości. Sezon grzewczy dopiero się rozpoczął, a w Oświęcimiu przybywa interwencji związanych z zatkanymi przewodami kominowymi. Paląca się sadza, poza zagrożeniem uszkodzenia kominów, których naprawa może okazać się bardzo kosztowna, może być również przyczyną ulatniania się do pomieszczeń mieszkalnych tlenku węgla lub innych niebezpiecznych produktów spalania. Dlatego strażacy przypominają o właściwym korzystaniu z urządzeń grzewczych, w tym przewodów spalinowych. Zwracają uwagę, że poważnym zagrożeniem może być składowanie materiałów palnych, np. drewno, papier, węgiel bezpośrednio w pobliżu pieca. Awaria pieca lub jego niewłaściwa eksploatacja może spowodować pożar, który spowoduje znaczne straty materialne. Na pewno jakość paliwa i rodzaj paliwa to są rzeczy, które bezwzględnie wpływają na to, co w tym kominie mamy, prawda? Im lepsze paliwo, tym mniej sadzy. Ta sadza jest łatwa do usunięcia, a niestety plastiki i wszelakiego innego tworzywa sztuczne i inne odpady powodują powstawanie bardzo trudnej do usunięcia sadzy, no i te naloty w kominach później się bardzo często zapalają. Prawo budowlane i przepisy w Polsce obowiązujące wymagają od właścicieli, użytkowników budynków corocznego przeglądu instalacji kominiarskich, dymowych, spalinowych. Tlenek węgla jest bezwonny, bezzapachowy, niewidzialny. Objawy zdrowotne, które mogą się pojawić, niekoniecznie są zauważane, bo jak praktyka wskazuje, duże stężenie może nawet nie wskazać żadnych objawów zdrowotnych, a niestety może się skończyć bardzo tragicznie. Dlatego też, cóż mogę powiedzieć, polecamy wszelakie czujniki tlenku węgla oraz ewentualnie jak najbardziej czujniki dymu, które w każdej chwili mogą nas ochronić przed jakimś zagrożeniem, którego my nawet jeszcze nie zauważymy. Kolejna grupa sześciolatków rozpoczęła naukę gry w hokeja. Nauczanie podstawowe odbywa się w szkole podstawowej nr 11, a zajęcia mini hokeja zapewnia uczniowski klub hokejowy Unia Oświęcim. Mali zawodnicy świetnie radzą sobie na lodzie. W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęliśmy w uczestnym klubie hokejowym Unia Oświęcim nowy rozdział w historii szkolenia, ponieważ rozpoczęliśmy szkolenie już dla dzieci 6- i 7-letnich, tworząc klasy pierwsze hokejowe z innowacją mini hokej na lodzie. Patrząc na zaangażowanie tych najmłodszych zawodników, już jesteśmy w 100% pewni, że był to strzał w dziesiątkę. W tych dwóch klasach najmłodszych, pierwszej i drugiej, mamy już ponad 36 zawodników. Dzieci jeszcze na bieżąco przychodzą, rozpoczynają naukę w tych klasach. Bardzo się cieszymy, że udało nam się otworzyć te klasy. Hokej jest tak świetnym sportem, tak rozwijającym wszelkie umiejętności, koordynacji i ruchu i ogólnorozwojowym, że już od najmłodszych lat dzieciaki naprawdę nabywają coraz większe umiejętności. A moja ciocia gra hokeja i ma na imię Asia. I ty też chcesz tak jak ciocia, tak? Tak. I podoba ci się hokej? Tak. A co najbardziej w hokeju ci się podoba? Żeby jeździć na łyżwa. Nie są za młodzi ludzie. Zmusiła nas do tego po troszku sytuacja, ponieważ w innych klubach dużo wcześniej zaczynają właśnie bawić się z dziećmi w hokej, od przedszkola już, i potem spotykając się z nimi w czwartej klasie, no to był duży przeskok w umiejętnościach, poziomie grania. Dlatego chcąc im dorównać, postanowiliśmy zrobić coś takiego u nas w Oświęcimiu, w naszym klubie, że od pierwszej klasy już podstawowej robimy klasę o profilu hokeja. W szkole nr 11. Chcę być silny na ataku.
A hokej rozwija siłę, tak? Tak. Żeby być silnym i strzelać bramki. A interesujesz się w ogóle hokejem? Oglądasz rozgrywki? Tak. Przychodzisz na mecze? Czasami. Mój tata gra w hokeja i ja chciałbym taki jak tata chciałbym być. Mój brat chodził na hokej. Chcesz być jak brat? No. A twój brat dobrze gra w hokeja? No, grał. No. A ty jak grasz teraz, jak się oceniasz? No dobrze. A co największą ci sprawia przyjemność w grze w hokeja? Strzelanie bramek. Czy już jakieś takie talenty w tej grupie można zauważyć? Dzieci, które mają szczególną predyspozycję do hokeja, jakoś można to zaobserwować już? Oczywiście, że tak. Dziecko, które ma predyspozycję, to od samego początku jest wyróżniającą się postacią na tle grupy. Nasi zawodnicy grają już turnieje mini hokeja i tutaj już od razu chciałam zaprosić wszystkich rodziców i ich przedszkolaków na hokejowy dzień przedszkolaka, który po raz pierwszy organizujemy 20 grudnia tutaj na Oświęcimskim Lodowisku. Turniej rozpocznie się o godzinie 12, będzie trwał do godziny 15, będzie można kibicować naszym najmłodszym zawodnikom. Zaraz po turnieju będzie ślizgawka dla wszystkich przedszkolaków, zajęcia na sali gimnastycznej, konkursy, zabawy. Będzie także stworzony specjalny punkt, w którym każdy z rodziców będzie mógł się dowiedzieć, co zrobić, żeby jego dziecko mogło rozpocząć karierę hokejową. Oświęcimscy strażnicy miejscy po raz kolejny organizują zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących. Do Straży Miejskiej można przynieść odzież niezniszczoną, ale taką, w której mogłyby jeszcze inne osoby skorzystać, zostawić na dyżurce. Ta odzież zostanie przekazana właśnie do MOPS-u i w razie potrzeby jest rozdawana osobom bezdomnym lub osobom potrzebującym, tak żeby tą zimę każdy mógł w jakiś bezpieczny sposób przetrwać. Joanna Brania przypomina też, że coraz zimniejsze noce, chłodne jesienne dni to trudny czas dla osób bezdomnych. Patrole Straży Miejskiej i Policji każdego dnia sprawdzają miejsca, gdzie najczęściej można spotkać bezdomnych i zawożą ich do noclegowni miejskiej. Osoby będące pod wpływem alkoholu trafiają do ogrzewalni miejskiej. Jeżeli zauważymy, że gdzieś w naszej okolicy przebywa taka osoba, czy śpi na ławce, czy wchodzi do klatki na przykład, to bardzo proszę nie wyganiać takich osób, tylko zadzwonić do straży lub na policję i wtedy przyjedzie patrol i ta osoba zostanie stamtąd zabrana, na pewno bezwzględnie zostanie zabrana i przewieziona do ogrzewalni. Mamy w mieście ogrzewalnię miejską, która właśnie przeznaczona jest dla ludzi bezdomnych, którzy w tym akurat momencie nie mają gdzie się podziać i bezpiecznie tą noc ta osoba może tam przetrwać. Żaden sygnał od mieszkańców nie pozostanie bez odzewu. Wystarczy zadzwonić pod numer 986. Połączenie jest bezpłatne. Oświęcimscy policjanci mają nowy radiowóz. To już kolejny samochód, który został zakupiony dzięki wsparciu samorządów. Tym razem pieniądze wyłożyły miasto Oświęcim i gmina Oświęcim w ramach programu 50 na 50. Swoje środki przeznaczyła też policja. Nowy radiowóz to Kia Ceed. Będzie on wykorzystywany do służby patrolowo-interwencyjnej w mieście i gminie Oświęcim, a także innych miejscowościach powiatu. Na wsparcie oświęcimskiej policji miasto przeznaczyło w tym roku 60 tysięcy złotych. Między innymi na zakup radiowozu oraz inne wydatki, w tym drobne remonty. Zapraszamy mieszkańców miasta na uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada o godzinie 10 odbędzie się msza w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów. Później w patriotycznej paradzie uczestnicy przejdą pod obelisk niepodległości, a następnie na plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbędzie się główna część obchodów Narodowego Święta. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców, którzy przyjdą w tym dniu na uroczystości, m.in. bieg 11 na 11 listopada i bezpłatny zwiedzanie Muzeum Zamek dla osób z biało-czerwonymi elementami. Na rynku stanie strefa biało-czerwona, gdzie będzie można pomalować twarz w barwy narodowe, otrzymać chorągiewki, naklejki czy kartki pocztowe, które będzie można przesłać do bliskich i znajomych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Więcej informacji na stronie www.um.oswiecim.pl.